Jak pan sobie wyobraża drogę do takiego oświecenia ludzi? Bo to, co pan mówi, o czym pan mówi, to jest taka, mam wrażenie, duża samoświadomość ludzi. Ludzie wolni, ludzie myślący, którzy analizują każdy fakt. Nie mam wrażenia, z całym szacunkiem, który jest naprawdę ogromny do Polaków, żeby większość Polaków tak właśnie myślała. Mam wrażenie, że w większości z nas dominują jednak lęki. My się boimy, począwszy od codziennych spraw egzystencjalnych, a skończywszy na Bogu. Kościół nam właśnie mówi, że my obrażamy Boga. Tak, tak, no tak, to jest ta smycz. A my boimy się tego Boga, bo a nuż istnieje i się rozgniewa i nas ukaże. Tak, to jest ta smycz. I ponieważ Kościół zablokował człowiekowi te centra duchowe, także sam człowiek nie może się przekonać, jak ta dusza zaczyna mówić, jakim głosem. I co powie, jak już to zacznie mówić. Tak, jak to się odbywa. Ponieważ to wszystko jest zablokowane w ludziach i to praktycznie od chrztu, ponieważ tam jest pieczętowane trzecie oko, czyli przez trzecie oko, które jest przez wielu ludzi i już od starożytnych Greków jest uważane za siedzisko duszy, trzecie oko, czyli szyszynka. Szyszynka jest tym małym aparatem, który odbiera te sprawy. Czyli pan chrzest postrzega jako taką symboliczne pieczętowanie tego trzeciego oka? Tak, tak. Tak, czyli to już te rytuały zaznaczania terenu zaczynają się przy chrzcie. Przy chrzcie, czyli i teraz tak, człowiek nie ma połączenia z tą duchową istotą w samym sobie, czyli de facto on nie wie, jak to wygląda, a ponieważ nie wie, jak to smakuje, jak ta dusza zaczyna mówić do człowieka. Czyli to tak zwane korzyści utracone. Tak, nigdy się nie dowie, co stracił. No właśnie, ja próbuję powiedzieć od wielu lat, taką krótką informację podać ludziom. Proszę, czytajcie, gromadźcie wiedzę na ten temat, ponieważ gromadząc wiedzę, dostarczacie swojej świadomości materiał. Świadomość jest tak, jest czymś tak niezwykłym, jest tak twórcza, absolutnie tak czuła na wszelką podnietę, na impuls, że ona zacznie budować pewną figurę, której nasz umysł do końca nie rozumie. I wtedy człowiek wchodzi na drogę, która się nazywa drogą samoinicjacji. I teraz ta droga samoinicjacji polega na tym, że dusza przedstawia człowiekowi obraz duchowy, zwykle symboliczny. I ten obraz sięga 20, 30, 50 lat w przyszłość. Jest najczęściej piękny, nieosiągalny i niezrozumiały, ale on stanowi pewien punkt docelowy, do którego my zdążamy. I teraz zaczyna się proces oczyszczenia tych niskich wartości człowieka, egoizmu, którego... To będzie okrutne, jak teraz panu i tak przerwę. Dalej, i tak dalej, i tak dalej. I człowiek wchodzi na drogę małych, malutkich inicjacji i wyjawia się jego wewnętrzny nauczyciel. No dobra, to ja zadam...